Cena Bitcoina wciąż oscyluje w okolicach strefy popytowej, którą omawialiśmy w poprzednich materiałach, ale co ważne, świeca na interwale tygodniowym zamknęła się w zakresie strefy popytowej, co dalej świadczy o bycznym przepływie zamówień. ETH od ostatniego materiału zrealizowało omawiany lokalny scenariusz, najpierw wzrostowy, a następnie spadkowy. Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina, ETH, DOTA, ARB oraz kilku wybranych altcoinów, między innymi również przez Was w komentarzach, czyli zaczynamy wtorkową analizę rynku krypto. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, na rynkach finansowych. Zaczynamy wtorkową analizę, omówimy sobie, co się wydarzyło od poprzedniej czwartkowej analizy, jak wygląda aktualna sytuacja, czego możemy dalej się spodziewać dla Bitcoina, ETH, DOTA i ARB, czyli w standardzie. Na koniec przeanalizuję kilka wybranych altcoinów. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, oczywiście zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Nie zapomnij przybić dzwona, aby YouTube mógł poinformować Cię o kolejnym materiale, zostawić się łapki w górę, komentarza taktycznego lub napisać, jakiego altcoina chciałabyś, abym przeanalizował w kolejnym materiale. A przypominam, że czym większa aktywność z Waszej strony pod moimi materiałami, czyli czym więcej łapek w górę, czym więcej komentarzy, tym więcej dodatkowej wartości w postaci analiz w kolejnych materiałach, znaczy w kolejnym materiale. Nie przedłużając, zaczynamy. Najpierw zaczniemy sobie od interwału tygodniowego. Co ważne, na interwale tygodniowym mówiłem Wam o tym, że nie chcę zobaczyć zamknięcia się korpusem świecy na interwale tygodniowym poniżej właśnie tego poziomu, czyli poniżej dolnej bandy świecy popytowej, zarówno z interwału tygodniowego, jak i z interwału jednodniowego. To, co tutaj widzisz na wykresie, to jest akurat zaznaczona strefa z interwału jednodniowego, natomiast cała ta świeca tutaj spadkowa, jest to strefa popytowa, jest to strefa popytowa z interwału tygodniowego, więc dwa kluczowe elementy zostały tutaj utrzymane. Nawiązując do ostatniej analizy, więc widzieliśmy, że jeszcze cena gdzieś tutaj raz schodziła w piątek właśnie, ale zostało to utrzymane i w weekend, i wczoraj zobaczyliśmy wzrosty, więc jest wszystko ok. Mówiłem Wam o strefie, lokalnej strefie takiej podażowej. Tutaj był fair value gap na interwale jednodniowym i widzimy, że cena właśnie respektowała ten fair value gap. Jest on w tym ruchu. On trzymał i trzyma spadkowo. Natomiast tutaj utworzył nam się kolejny, tym razem byczy fair value gap, który trzyma również cenę. Tu mógłbym zaznaczyć kolejną lokalną strefę popytową, która utworzyła się na tej świecy, natomiast pokrywa ona się tutaj również z fair value gapem, więc nie będę tego zaznaczał teraz na wykresie, aby tutaj za dużo tego nie było. W każdym razie mamy lokalne poziomy, które dalej trzymają cenę przed dalszymi spadkami, no i one zostały utworzone we wcześniejszej strefie popytowej, tej, o której rozmawiamy już od dłuższego czasu, więc wszystko jest w jednej jeszcze starej strefie, która dalej trzyma cenę. Tak jak mówiłem, nie chcę zobaczyć na interwale jednodniowym, na interwale tygodniowym zamknięcia poniżej tej strefy. Byłby to niedźwiedzi sygnał na prawdopodobną kontynuację ruchu spadkowego na Bitcoinie, ponieważ tutaj mamy dalej jeszcze utrzymane, więc jest trend wzrostowy, który został już potwierdzony w maju. Po tych spadkach, o których rozmawialiśmy jeszcze w maju i w kwietniu, czyli do poziomu fair value gap na interwale tygodniowym i miesięcznym. Potem mieliśmy potwierdzenia na wzrosty, strefę podażową, ruch spadkowy, zanegowanie ruchu wzrostowego, breaker block, ruch spadkowy, zanegowanie interwału tygodniowego fair value gap, co stanowiło również opór dla ceny. No i mówiłem Wam o tym, że spodziewam się spadków do strefy popytowej. Strefa popytowa dalej trzyma cenę, nie ma jeszcze z niej potężnego ruchu, na który prawdopodobnie wszyscy czekamy, ale wszystko przed nami, więc czekamy na kolejne dni, na kolejne potwierdzenia po prostu ze struktury rynku. Dla mnie takim bardzo mocno obyczym potwierdzeniem będzie się zamknięcie korpusem świecy na interwale tygodniowym powyżej tego poziomu 66 tysięcy dolarów, czyli powyżej właśnie tego imbalansu na interwale tygodniowym, który w tym momencie stanowi również opór dla ceny. I tutaj przy okazji jest, z tego co pamiętam, na interwale 4-godzinnym, tak, strefa podażowa. Ale zanim cena dojdzie do tej strefy, musi się uporać z tą tutaj strefą podażową. Natomiast myślę, że jeżeli faktycznie mamy zobaczyć ruch wzrostowy, tym bardziej, że cena teraz respektuje byczy fair value gap, czyli strefę, która trzyma na wzrosty, po uzupełnieniu lekko imbalansu, no to
Ta strefa powinna zostać z łatwością wybita, no a tutaj myślę, że może być jednak opór solidny, nie mylić z oporem, jako oporem z analizy technicznej, mówię tutaj o oporze po prostu jako strefie podażowej plus fair value gap na interwale, inverse fair value gap na interwale tygodniowym, który stanowi właśnie opór przed kolejnymi wzrostami, więc tutaj będę zwracał uwagę, co się będzie działo pod potencjalne shorty, lokalnie zagrywając. A swoją drogą ja zagrywam na giełdzie Bybit, do której link znajdziecie w opisie, a przede wszystkim znajdziecie tu również materiał, w którym tłumaczę, dlaczego giełda Bybit, a nie giełda Binance. No i ostatnio też jakieś dziwne rzeczy dzieją się na tym Binance, jeżeli chodzi o futures, z tego co słyszałem od Was. Natomiast mnie to nie interesuje, ja gram na giełdzie Bybit i nie mam z tym żadnego problemu. Fair value gap na interwale jednodniowym. Tutaj możemy sobie wyrysować również strefę popytową, sobie ją wyrysuję w sumie na interwale 4-godzinnym, więc sobie też to opiszemy. H4, mamy strefę w środku po prawej stronie. Dobra, mamy strefę H4, która stanowi również wsparcie. Ta strefa jest ważną strefą, dlatego że jeszcze zanim odbył się ten ruch, tutaj została zebrana płynność, więc jest to strefa popytowa o dużym prawdopodobieństwie. Zobaczymy, czy w ogóle cena do niej dojdzie. Na razie wsparciem jest imbalans na interwale jednodniowym, gdzie widać, że cena właśnie go respektuje. Zobaczymy, czy ten ruch zostanie tutaj jeszcze potwierdzony. Chciałbym zobaczyć zamknięcie się korpusem powyżej tego tutaj poziomu. Dlaczego powyżej tego poziomu? Dlatego, że tutaj mamy lokalną, małą strefę podażową, więc ona trzyma cenę i stąd może odbyć się jakiś ruch spadkowy. Natomiast wybicie tego będzie tutaj stanowiło również wsparcie i potwierdzenie na kontynuację właśnie wzrostów na Bitcoinie. Więc macie perspektywę średnio i długoterminową oraz lokalną, krótkoterminową z mniejszego interwału czasowego do obserwacji. Jeżeli chodzi o ETH, ETH bardzo ładnie zrealizowało omawiany przeze mnie scenariusz wzrostowy. Pokazywałem Wam ostatnio pozycję, którą zagrywaliśmy tutaj na wzrosty. Zamknąłem ją tutaj 1,4 RR. Cena poszła, zrobiła prawie 8 RR, więc bardzo ładny ruch. No niestety aż tak długo tej pozycji nie przetrzymałem, a szkoda, ale kto to wiedział, że aż tak mocno pójdzie, prawda? W każdym razie, mówiłem Wam o tym, że jeżeli cena wybije tutaj na interwale 4-godzinnym właśnie ten poziom, to spodziewałem się ruchu wzrostowego. Dokąd? Do strefy podażowej, którą tutaj w poprzednim materiale wyrysowałem. Ze strefy podażowej zobaczyliśmy ruch spadkowy i po raz kolejny ruch wzrostowy, który miał miejsce właśnie na przestrzeni niedzieli i wczoraj jeszcze, czyli w poniedziałek. I teraz co tutaj się dzieje? Widzimy, że na interwale jednodniowym Bitcoin szedł do poziomu fair value gap i go lekko uzupełnił. ETH nie, to oznacza, że ETH w tym momencie troszeczkę lepiej się trzyma niż Bitcoin. Zobaczymy, czy to zostanie utrzymane. Swoją drogą zobaczmy, jak wygląda dominacja. No tak, widzimy, że dominacja również spada, co świadczy, że właśnie, że kapitał przychodzi do altcoinów i tutaj zawsze pierwszeństwo ma ETH. Może nie zawsze, ale bardzo często właśnie ma ETH, więc jeżeli chodzi o ETH, no to mamy tutaj również poziom wsparcia, który stanowi inverse fair value gap na interwale jednodniowym. Na razie on bardzo ładnie jest tutaj utrzymany. Jeżeli cena zejdzie niżej, no to jest ten fair value gap na interwale jednodniowym, który będę dla siebie obserwował. No i tutaj mamy taką dosyć sporą strefę popytową na interwale 4-godzinnym, którą też będę sobie patrzył, gdyby cena mi nie dawała potwierdzeń właśnie na poziomach fair value gap z interwału jednodniowego. Więc kolejnym przystankiem i kolejnym oporem dla ceny będzie tutaj właśnie strefa podażowa z interwału 4-godzinnego, ale chyba też z interwału jednodniowego nie. Z interwału jednodniowego nie, z interwału 4-godzinnego. Mieliśmy bardzo ładnie, cena respektowała zresztą poziomy i strefę, którą wyznaczyłem dobre kilka tygodni temu. Mówiłem Wam o tym, że jeżeli cena wybije ten knot, no to lecimy do pierwszej strefy, tak? I to nie jest przypadek, że cena akurat w tej strefie się zatrzymuje, z tej strefy mamy ruch. Mówiłem Wam i przypominałem o tym wielokrotnie. Oczywiście, gdyby ta strefa nie utrzymała, to spodziewałbym się ruchu nie do jakiegoś randomowego poziomu gdzieś tutaj pomiędzy, tylko do strefy popytowej. Ale to jest w tym momencie nieważne, ponieważ cena utrzymała
i zrobiła ruch wzrostowy. Natomiast jeżeli byśmy zobaczyli wybicie na tej strefie popytowej, to z dużym prawdopodobieństwem byśmy zobaczyli ruch spadkowy jeszcze głębiej do lokalnej strefy popytowej, która jeszcze nie została przetestowana, nie została złagodzona, czyli właśnie ta strefa popytowa, która mieści się w tym breaker bloku z interwału jednodniowego. Więc dalej mamy tutaj dwie strefy, które można obserwować pod ewentualne zagrywki na wzrost. Ja to dla siebie robię. No i zobaczymy, co dalej tutaj nam cena pokaże. Chciałbym zobaczyć, aby cena właśnie wybiła tą strefę podażową, no to wtedy trzeba będzie poczekać po prostu na cofnięcie lub tutaj poszukać potwierdzeń na ewentualne shorty, tak? Dla mnie kluczowe będzie wybicie tej strefy na interwale jednodniowym, czyli chciałbym zobaczyć, aby na interwale jednodniowym cena zamknęła się powyżej tych poziomów, powyżej tej strefy przy aktualnej akcji cenowej, tak? Co jest istotne przy aktualnej akcji cenowej, no bo jeżeli cena zacznie gdzieś tam spadać, no to troszeczkę będzie się ta moja analiza zmieniała, o czym będę Was informował. Widzimy się dwa razy w tygodniu, więc praktycznie na bieżąco jesteście informowani o tym, co się dzieje. Ewentualnie, gdyby coś było istotnego, no to również update taki pojawi się, czy to w Akademii, czy darmowej części Akademii, do której możecie dołączyć, odbierając darmowy kurs, do którego link znajdziecie w opisie pod tym materiałem. A swoją drogą jeszcze przypominam szybciutko, zanim przejdziemy do kolejnych analiz, o tym, że trwa wakacyjna promocja na dołączenie do Akademii minus 30%, ale przypominam również o tym, że w każdym materiale i pewnie za chwilę pojawi się kod. Kod, który może użyć jedna osoba, kod, który jest ważny przez 24 godziny, kod, który daje Ci możliwość dołączenia do Akademii z ponad minus 50% rabatem. Kod jest do użycia na mojej stronie łukaszpacholski.pl, do której link oczywiście jest w opisie. Dobra, przechodzimy sobie dalej. Tutaj mamy już wszystko omówione, jeżeli chodzi o DOTA. W ostatniej analizie mówiłem Wam o tym, że spodziewam się ruchu wzrostowego dokąd do strefy podażowej z interwału jednodniowego, a tutaj mówiłem, że spodziewam się ruchu spadkowego, co zresztą miało miejsce. DOTA swoją drogą rozgrywaliśmy właśnie wcześniej na wzrosty i zobaczcie, mówiłem Wam o tym, że spodziewam się ruchu właśnie spadkowego, ruchu wzrostowego dokąd i zobaczcie, że tutaj napisałem już wcześniej, czyli 25 czerwca już napisałem, że tutaj czekam na potwierdzenia zmiany struktury rynku na interwale jednogodzinnym i pozycja na spadki. O tym również Was poinformowałem w poprzednim materiale. Cena doszła do wyznaczonej przeze mnie strefy i dała potwierdzenia na ruch spadkowy. Także analiza elegancko została tutaj zrealizowana. Mamy teraz jeszcze raz, cena testuje strefę. Widzimy, że na interwale jednodniowym na razie zbieranie tylko płynności, utworzył się bycie fair value gap, który stanowi wsparcie. Na razie sobie tutaj to obserwuję. Z mniejszych interwałów czasowych mamy strefę popytową, która będzie dla mnie punktem zainteresowania w przyszłości, a na razie obserwuję sobie właśnie to, co się wydarzy tutaj, tylko że na mniejszym interwale czasowym, na interwale godzinnym ta strefa stanowi wsparcie. Jeżeli ona zostanie wybita, no to wtedy powinniśmy zobaczyć zejście poniżej tych dołków. Także wtedy będę obserwował dla siebie tą strefę popytową, kiedy uzyskam potwierdzenia od rynku o tym, że to było tylko zebranie płynności, fałszywe wybicie, to znaczy na interwale jednogodzinnym jest to wybicie, natomiast na interwale jednodniowym dalej mamy tylko zbieranie płynności, więc przy zmianie struktury rynku i negacji tego byczego fair value gapa na interwale jednodniowym, no to jednak dostanę prawdopodobnie zobaczymy głębsze zejście w takiej sytuacji, tym bardziej, że widać tutaj, że zbiera się dużo płynności, więc może być to wybite po prostu jednym mocnym dynamicznym ruchem. Jest to linia trendu, która po prostu jest czymś w rodzaju pułapki, gdzie poustawiane są stop lossy, gdzie rynek będzie zbierał płynność właśnie z tych dołków. Jeżeli chodzi o ARB, ostatnio rozmawialiśmy również o tym imbalansie na interwale 4-godzinnym, który spowodował ten ruch wzrostowy. Nie było tutaj potwierdzeń na kontynuację ruchu. Cena bardzo szybko dynamicznie zjechała do strefy popytowej z interwału jednogodzinnego. No i w sumie nic tu ciekawego teraz nie widać. Czekam na to, co cena zrobi, jakie da potwierdzenia, czy to z interwału jednodniowego. Też jest taka, powiedzmy, że akumulacja na mniejszych interwałach czasowych. Na razie nie widać jakichś konkretnych potwierdzeń, co dalej. Jest strefa, poniżej nic już nie ma, więc trzeba poczekać na wybicia. Jedyne, co teraz jest widoczne, to strefy podażowe. Widać też, że jest sporo płynności tutaj nad tymi szczytami, więc na pewno przy dobrych potwierdzeniach
może być fajny ruch wzrostowy, ale do tego jeszcze na tę chwilę daleko. Jeszcze w zeszłym miesiącu wrzuciłem informację o tym, że spodziewam się ruchu wzrostowego na Japie. Wyznaczyłem strefę, no i proszę bardzo, cena od razu nie wróciła do tego poziomu, brakowało troszeczkę, doszła do strefy podażowej, skąd odbył się ruch spadkowy i po dojściu do wyznaczonej przeze mnie strefy, którą przed chwilą pokazałem, odbył się kolejny ruch wzrostowy. Spójrzmy sobie na większy interwał czasowy, dalej mamy strefę podażową, więc potwierdzenia na kontynuację wzrostów z D1 będą po wybiciu tej strefy podażowej, czyli po zamknięciu się korpusem powyżej tej strefy. Dopóki to nie nastąpi, wciąż jest prawdopodobieństwo, wciąż jest szansa, że cena może zjechać do tej strefy popytowej, która jeszcze nie była przetestowana przez cenę. Byłby to kilkudziesięcioprocentowy ruch spadkowy, ponad 25% z aktualnej ceny, także trzeba tutaj chwilę sobie potwierdzać. Także chwilę trzeba poczekać na potwierdzenia, co dalej, jeżeli chodzi o samą strukturę rynku z interwału jednodniowego. No z mniejszych interwałów czasowych, jak widzicie, tych analiz trochę w Akademii jest, są poziomy, są rozgrywki, są strefy do obserwacji i lokalnie można właśnie to rozgrywać. Z altcoinów, które prosiliście, nie analizowaliśmy dawno, USDT, LTC, a więc zobaczmy sobie, jak to, co tam słychać na Litecoinie. Dawno swoją drogą nie analizowałem, zaraz. Litecoin do Binance. Fajna reakcja widzę w strefie popytowej. Cena powoli zaczyna wybijać tę strefę podażową. Na razie jest to, mamy breaker blok na interwale jednodniowym, który z kolei stanowi wsparcie. Widzimy, że cena po wybiciu właśnie tej strefy, tutaj była strefa podażowa, wróciła i testuje. A więc na razie tak to wygląda, że mamy tutaj strefę wsparcia. Jest tutaj również balance price range, który również będzie stanowił wsparcie dla ceny. I tutaj za bardzo nie ma gdzie cena spadać. No, są poziomy pouzupełniane. Spoko to dosyć wygląda. Na pewno zwróciłbym uwagę na strefy podażowe. Mamy tutaj strefę podażową jedną i również to jest order block podażowy, więc do obserwacji prawdopodobnie będą to poziomy oporu na cenę, skąd zobaczymy cofnięcie przy ewentualnym dalszym ruchu wzrostowym. To będą kluczowe poziomy. Tak samo jak kluczowym poziomem może być poziom $82, na który bym zwrócił uwagę. I kolejnym altcoinem, o którego prosiliście, który dawno nie był analizowany, no to jest ADA. Tak, tutaj ziomeczek prosił o XRP, ale XRP to nie dotykam, bo to jest padaka. I ADA. ADA, strefa popytowa z interwału chyba tygodniowego, o której Wam też mówiłem w poprzednich analizach, nie, z interwału jednodniowego, trzyma cenę. I na razie wygląda to ok. Nie utworzyła się żadna nowa ciekawa strefa, na którą bym zwrócił uwagę. Jest utrzymana ta strefa, więc to jest kluczowe. Poczekałbym tutaj na wybicie tego szczytu i zamknięcie się powyżej na interwale jednodniowym. Wtedy w takim ruchu wzrostowym tutaj utworzy się jakaś nowa strefa, którą będzie można obserwować przy cofnięciu na kontynuację wzrostu, więc na razie ok, fajnie, cena utrzymała strefę popytową, o której mówiłem jakiś czas temu, dawno temu prawdopodobnie, ale była ona omawiana na tym kanale. Natomiast brak nowej strefy w tym ruchu, którą mógłbym wyznaczyć, ale jest jeszcze strefa tutaj poniżej, gdyby rynek jednak chciał spadać, a nie rosnąć, co trzeba mieć również na uwadze. I tym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Widzimy się w czwartek lub piątek. Zobaczymy, co rynek pokaże. Do zobaczenia, do usłyszenia, a być może do zobaczenia w Akademii. Niech Bitcoin będzie z Tobą piona.